Dzień dobry. Przyszliśmy z Poredą nad rzekę na wschód słońca. Chciałabym wam powiedzieć, że wstaliśmy jak te ranne ptaszki, ale nie mogę tego powiedzieć, ponieważ nie położyliśmy się wcale spać. Przed majówką sobie trochę pofolgowaliśmy w pracy i teraz musieliśmy nadrobić i nadgonić, żeby... O, widzicie cień Poredy, tu się skrada. Musieliśmy nadgonić w pracy, żeby wysłać paczki zaraz po majówce, czyli we wtorek, czyli dzisiaj. I tak się nam zeszło do 5 nad ranem prawie i stwierdziliśmy, że jak już jest prawie wschód słońca, to idziemy na wschód słońca nad rzekę. No i przyszliśmy. Już jest po wschodzie, ale zaraz wam pokażemy, jak to wszystko wyglądało. Wschód słońca tutaj nad rzeką naszą nie jest taki oczywisto epicki, bo słońce wychyla się zza drzew, czyli nie z linii horyzontu takiej czystej, gładkiej, pięknej i to słońce wtedy sobie tak wschodzi, rodzi się, tylko ono przebija najpierw przez drzewa i bardzo mi się to podoba, bo te drzewa są takie ciemne, widać same kontury, a dopiero później wychodzi słońce i zazwyczaj jest tutaj bardzo, ale to bardzo dużo mgły, dużo śpiewu ptaków, kojący szum rzeczki, która sobie powolnie, niespiesznie płynie. I często jakaś dziczyzna różna tutaj, zwierzyna sobie chadza. Widzieliśmy dwie sarny, niestety nie zdążyliśmy ich uchwycić. Poreda latał dronem gdzieś dalej, a ja nagrywałam wschód słońca. Co i razu słychać łosia. Wydaje nam się, że to jest łoś. Co? Szukam łosia. Kiedyś myśleliśmy, że takie odgłosy podobne do krowy to są odgłosy łosia, ale to okazało się, że to są odgłosy jeleni. I teraz odróżniamy znów nowe odgłosy i to są takie bardziej mruczenia, trochę takie końskie. I wydaje nam się, że to są łosie. Chyba musimy iść i odpalić sobie na YouTubie i porządnie się osłuchać z tymi odgłosami, żeby wiedzieć co i jak. Także zaraz wracamy do domu. Chyba wyprowadzimy psy. Poreda, pokaż się. Pokaż się, że nie jestem tutaj z wymyślonym mężem. Powinnaś powiedzieć dobranoc. A, no, powinnam powiedzieć dobranoc zamiast dzień doberek. I tak. No jest pięknie, jest przecudownie, bardzo lubię tutaj być. Chociaż raczej jestem sową i bliższe są mi zachody słońca, ale wschody, jak już się człowiek zmobilizuje, to są przeurocze. I te mgły. Kulki! Kulcy! Kulcy mocy! W ostatnim niedzielnym vlogu pokazywaliśmy wam ramę, którą znaleźliśmy w kurniku. Były tam też inne skarby i je również planujemy odnowić, więc jeśli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, to zapraszamy. Link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu.
No więc rama miała dużo defektów, ale postanowiliśmy dać jej mimo wszystko drugie życie. Staruszka wisiała przez tyle czasu w domu rodzinnym moich dziadków i pradziadków, a kto wie, ile czasu spędziła zapomniana w kurniku, czekając właśnie na nas. Jest taka piosenka, która się zowie W oczach kamienic i mówi o starych przedmiotach i ich właścicielach. W refrenie powtarza się zdanie W oczach niknie ten świat. I za każdym razem, gdy odwiedzam giełdy staroci, albo widzę w mieście przy altanie śmietnikowej jakieś wyposażenie domu, lub właśnie tu na wsi odkrywamy z poredą jakieś przedmioty czy meble, którymi kiedyś otaczała się moja rodzina, to przypominam sobie właśnie ten trochę melancholijny utwór, który chyba można śmiało powiedzieć jest o przemijaniu. Tak samo mam z rzeczami, które odkrywamy tu na wsi z Poredą. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dać ramie drugie życie. Szkoda, że już nie ma jej zawartości, ale sama to również piękna ozdoba. Jest świadectwem tego, jak misterne były kiedyś elementy wyposażenia domu. Te wszystkie rozetki i kwiatki, które ozdabiają tę ramę, musiały być strasznie czasochłonne w wykonaniu. Za oknem pada deszcz, więc przeniosłam się z pracami ramowymi do domu znów i po pierwsze pomalowałam ramę na biało, dlatego żeby mieć dobrą bazę do tego koloru, na który zamierzam ją wymalować, jak już tutaj naprawię w miarę możliwości te defekty, które są. No a po drugie, żeby widzieć, wiecie, te defekty na ramie, bo jest ich sporo. Na pewno nie uda mi się odwzorować tych pięknych tutaj dekorów, ale mogę jeszcze bardziej poprawić, wypełnić te dziury, żeby było mniej widoczne to wszystko. I właśnie za to zaraz się zabieram, czyli jeszcze raz będę tutaj sobie szpachlowała. Jestem już stara, ale czasem niczym dziecko potrafię sobie wkręcić w głowę, że te wszystkie niechciane meble, które lata swojej świetności mają już dawno za sobą, strasznie cierpią na wygnaniu i jest mi ich autentycznie szkoda. Może dlatego nigdy nie będę minimalistką i jestem bardzo sentymentalna. Ale o moim minimalizmie i sentymentach to może kiedyś jeszcze opowiem, bo ten odcinek rozwlókłby się do niewiadomych rozmiarów. Od dłuższego już czasu staram się większość rzeczy kupować z drugiej ręki. Zanim jednak kupię te rzeczy z drugiej ręki i te nowe rzeczy, to 10 tysięcy razy myślę nad ich niezbędnością w moim życiu, bo mam tendencję do gromadzenia. No i przy porządkach i pozbywaniu się tego, co już niepotrzebne, oczywiście włączam tryb uczłowieczania wszystkiego, co ma trafić do śmietnika i trudno mi się tego pozbyć. Na szczęście Poreda jest moim głosem rozsądku. Właśnie skończyliśmy robić ramę i zaraz będziemy ją wieszać na ścianie, ale postanowiliśmy przy okazji, że mamy taką fajną ramę, zrobić sobie z Poredką zdjęcie na tle tej czerwonej ściany naszej ceglanej w tej ramie, bo dziś, czyli 6 maja, jest 4. rocznica naszego ślubu.
także będziemy mieć taką fajną pamiątkę. Tak, możecie składać życzenia w komentarzach, jeżeli ktoś tu przyjdzie i do nas zabłądzi, to będzie nam miło. No więc tak wyszła rama. Ja jestem zadowolona z efektu. Trochę widać, które rozetki dorabiałam, a które nie. Ale trudno. Lepiej myślę, że z takimi rozetkami, niż jakby nie miało być ich wcale, albo miałoby być tylko upaciane... Jak to się nazywa? To, co paciałam tym? Szpachla. Szpachla. Upaciane szpachlą. Okazało się, że rama nie należała do mojej babci z Scholastyki, tylko do mojej prababci Zofii, i był w niej umieszczony portret mojego dziadka, brata rodzonego, czyli dla mnie chyba wuja Leona. I wuj Leon bardzo wcześnie zmarł i prababcia oprawiła sobie jego chyba fotografię. Chyba nie namalował wuja Leona, nie wiem. Chyba fotografię oprawiła sobie w tą ramę, a wszystko to wiem od chrzestnego, czyli mojej mamy brata rodzonego, czyli z dobrego źródła, bo on pamięta tą ramę i w ramie wuja Leona. Tylko nie dopytałam, czy to było zdjęcie, czy to było malowidło. No ale na 90% zdjęcie. Także tak. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you.